Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Premier Mateusz Morawiecki na początku tygodnia ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. To ponad 23 miliardy złotych na poprawę infrastruktury i podniesienie jakości życia mieszkańców miast, miasteczek i wsi. To szansa na zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia dla Polek i Polaków, również dla mieszkańców Wielkopolski, Wielkopolski Południowej. Do samorządów województwa wielkopolskiego na strategiczne inwestycje trafi ponad 1,980 milionów złotych. Do Wielkopolski Południowej zaś pula środków, która trafi, to 663 miliony. Będzie ona przeznaczona na remonty dróg, obiektów sportowych, tras rowerowych, także sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wymianę źródeł ciepła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Niektóre z tych inwestycji do tej pory nie miały szans na realizację, jak na przykład droga przy Godziczki Biskupice Zabaryczne w powiecie ostrzeszowskim. I tak do samorządów w powiecie kępińskim trafi ponad 64 miliony złotych, do samorządów powiatu ostrzeszowskiego ponad 52 miliony złotych, powiatu ostrowskiego ponad 82 miliony, powiatu krotoszyńskiego 32 miliony. Powiatu pleszewskiego ponad 32 miliony, powiatu jarocińskiego ponad 32 miliony. Powiatu kaliskiego prawie 70 milionów złotych, plus 44 miliony złotych dla miasta Kalisz. Cieszę się, że do południowej Wielkopolski spłyną aż tak duże środki. Za to bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi, panu ministrowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł.